Hello, 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 everybody. It's me, your favorite YouTuber, and I'm back again with another video. Hi, guys, tu hajcie. Porozmawiajmy sobie. Dzisiaj nagrywam dla was vloga. Again, spędzicie ze mną parę dni. Ja już mam wszy od tych warkoczy. Te warkoczy już dawno temu miałam wyciągnąć. I wyciągnę je dzisiaj wieczorem, okej? Przysięgam, wyciągnę je dzisiaj wieczorem. Słuchajcie. Ja zaraz wybieram się na trening, ale to nie będzie zwykły trening. Trening z moją byłą przeciwniczką Fagatą. Zobaczymy, co ona tam potrafi, zobaczymy, czy jest jakiś progres. Oczywiście nie będę nagrywać, bo po pierwsze jest obsrana, nagrywają publiczne, po drugie idę do konkurencyjnego klubu, okej? Okay? Ja jestem team WCA. Ja patrzę na to tak, że ja jestem owieczka, która wchodzi na teren wilków. It's just gonna be me. No, mam nadzieję, że dam radę. Przypominam, że to jest też klub Marcina i trener Marcina, więc... Dobra, trzeba się ubrać. A problem jest taki, że moje najlepsze leginsy, które są z Gym Glamour, są brudne. I pytanie, czy one są na tyle brudne, że nie mogę je założyć na ten trening, czy musimy zrobić smell test. Ja to tak nazywam. Okej, oto i one. Tylko pamiętam, miałam je na jakimś treningu, ale to nie był jakiś mocny trening, więc może one jeszcze przejdą, okej? Ja zawsze robię taki smell test, taki, no. Smell test, czyli po prostu powąchamy, if it's bad. 3, 2, 1. Bro, to pachnie jak proszek do praga. No, we good. Okej, dobra, zakładamy moje ulubione leginsy. Jeszcze musimy wziąć top. I słuchajcie, ja ostatnio na moich treningach w WCA, na najlepszym klubie, trenuję w takiej oto koszulce. No ale przecież nie ubiorę tego do klubu na trening z Fagatą, bo jeszcze będziemy miała jakieś flashbacki. No, ta koszulka odpada. Ja bym już chciała jechać, jest 10. Ja nie wiem, ja się obudziłam o 9. Nie wiem z jakiej cholery, bo muszę spać o 3. W każdym razie obudziłam się za wcześnie i teraz nie mam co robić. Może pójdziemy na śniadanie czy coś? Ja was zabiorę moim nowym autem, to jest samochód, który ja będę miała wypożyczony, dopóki mój samochód nie przyjdzie, a mój samochód będzie dopiero około wrzesień. Więc na kilka miesięcy, oh my gosh, I feel like such a lady z tym kocem, wiecie, oh my gosh, my boobs. Więc zabiorę was na przejażdżkę ze mną, Kochani, to znowu ja, szybka przerwa, muszę wam coś powiedzieć, to nie jest sponsorowane, chociaż chciałabym, żeby to było męskie dezodoranty. To jest to. I męskie golarki. Nie używajcie damskich, damskie są jakoś, nie wiem, słabsze. Dobra, kochani, ja już jestem ubrana. Tak się prezentuje mój outfit. Słuchajcie, mam wrażenie, bo serio, ja dzisiaj trochę się stresuję tym, że idę do Fagaty klubu. W mojej głowie ja sobie wyobrażam to tak. Kamila tutaj wstaw scenę, jest z Króla Lwa, jak idzie ten, nie wiem kto tam idzie, ktoś idzie i wtedy jest pełno osób, pełno zwierząt z boku i one wszystkie tak mocno na nogach, lekko ugięte, blisko gordo. Okej, dobra. Jakby co, nie robimy sparingu, tylko robimy jakieś tam obalenia i obrona przed obaleniami, co, jak wiecie, nie jest moją mocną stroną. Hello, hello, hello! Witajcie w moim samochodzie! Tymczasowym, ale no może powiedzieć moim. Super excited, blessed. Chciałabym podziękować mojej mamie, mojemu menadżerowi, moim przyjaciołom, Fagacie, której bez tego to by się wszystko nie odbyło. Ten samochód to jest Audi S3, 310 koni, konfiguracja, akumulator, nagłośnienie, zawieszenie. To też jest słowo, które często słyszę, jak chłopacy mówią, jeśli chodzi o samochody. W każdym razie, let's start this bitch! Dobra. I nie ma się kompletnie czego bać. Serio, 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 mówię poważnie. Omijamy krawężnik, okej. Która jest godzina? Gdzieś 11:50. Co robią normalni ludzie, jak wstają rano? Idą po kawę. Ja nienawidzę kawy, w sensie not my thing. Ja chcę spróbować, może to mi coś da, jakąś energię, chociaż ja dzisiaj mam dosyć dużo energii. Pojedziemy szukać kawy po Warszawie. Ale ja bym chciała taką mrożoną kawę. Gorąca kawa? No chyba tylko w zimę. Ja nie znam żadnych miejsc kawy oprócz McDonald's i Starbucks i Cafe Nero. A ja bym chciała znaleźć coś unikatowego, jest takie słowo? Wiecie, tak jak Emma Chamberlain kawę kupuje w jakichś właśnie vintage stores czy coś. Nie wiem, w każdym razie szukamy kawy. O, czerwone światło, co ja robię? Zatrzymuję się, pięknie, pięknie. It's so fun having your own car. Fajnie jest.
Wydaje mi się, że po prostu będziemy jeździć samochodem, aż znajdziemy jakąś poboczną kawiarkę i miejsce parkingowe. Bo ja mam duży problem z parkowaniem i zapomniałam, że to jest część prowadzenia samochodu. Więc warunek, żeby zatrzymać się na kawę, to jest na pewno najpierw miejsce parkingowe. Proszę Państwa, to znowu ja, Lexuwa. Lexuwa. Zatrzymałam się, zaparkowałam ładnie, jesteśmy w centrum i wydaje mi się, że tu powinna być jakaś kawiarnia. Problem jest teraz z Wami, bo ja wyjdę i nie wiem, czy mogę zostawić tak drogi sprzęt w aucie, ale też, no chyba go schowam. Schowam was pod siedzenie. Nie wezmę was, bo ja i tak, ja, oh my gosh, ja nawet jakbym z telefonem miała wejść i wow, możemy, ja wyjdę i mam nadzieję, że coś znajdę, poszukam i mam nadzieję, że w ciągu 5 minut wrócę. Jeśli nie będzie mnie dłużej niż 5 minut, to wiedzcie, że coś mi się stało. No dobra, wyruszamy. No bo nie ma opcji, że ja z kamerą będę taką... Wiecie, taka kamera jest duża i ona ma mikrofon i w ogóle. Jak ja bym weszła do kawiarni, ludzie by myśleli, że film nagrywają jakiś hollywoodzki. Jeden ten aparat... Dobra, schowam was tutaj gdzieś z tyłu. A może tu? Tu? Może być tak? Okej, dobra. 2 hours later. Wróciłam z podróży. Mogłam was wziąć, bo tyle się działo. Słuchajcie, w ogóle się czuję jak główny bohater jakiegoś filmu. Wiecie, jak te romantyczne komedie wszystkie mają miejsce w Warszawie? What the heck? Co się w ogóle dzieje w moim życiu? Wstałam o 9. Oh my gosh. Więc najpierw jakaś pani szła i ja zobaczyłam, że ona ma leginsy Jim Glamour i złapałam z nią kontakt wzrokowy i ona z początku nie wiedziała, że ja też mam leginsy Jim Glamour, ten sam kolor, ten sam model i ona najpierw się patrzyła na mnie tak, potem ona spojrzała na moje leginsy i złapała nas więź. We were sisters. Od tego momentu we were sisters. I obie się uśmiechnęłyśmy i było, wiecie, Jim Glamour, Anyway, następnie weszłam do jakiejś kawiarni, pytałam, czy jest kawa mrożona i ten pan powiedział, że jest, excuse my paznokcie, I'm so sorry. On powiedział, że jest latte mrożone. Ja nie znam się na kawach, wydaje mi się, że to jest coś mlecznego. Tak jak mówię, ja nie rozumiem całego hype'u na kawę rano, w sensie niektórzy ludzie twierdzą, że oj, potrzebują kawy rano. No, zobaczymy, czy to coś mi da, czy coś zmieni, jak to smakuje. Dobra. I'm just not a fan. A, dosypałam sobie cukier. Wiem, że się nie roztopi, bo to jest zimne, ale... Mogłam sobie iced tea kupić, albo wodę zimną, albo lemoniadę, cokolwiek, ale to jest po prostu gorzkie. O nie, podejrzewają ludzie, obok mnie. A ja z kamerą, o kurde, pan dziadek się na mnie patrzy. I kupiłam też krosa! I'm so happy right now, I'm so happy in life right now. Naprawdę życzę to każdemu. A wystarczyło pojechać rano po kawę mrożoną. Halo? No? No, co ty robisz? Leżę w łóżeczku. A za ile ty będziesz, bo ja już jestem w aucie i kawę mam i croissant i jestem już gotowa. Już? No, bo ja nie miałam co robić. Ale i tak teraz tam nie pojedziemy. No wiem, ale możemy, wiesz, iść się przejechać albo cokolwiek, no weź. To za 15 minut, bo ja się tylko muszę ubrać. Okej, okay, bye bye. Dobra, czyli za 15 minut, czyli musimy jeszcze przez 15 minut coś robić. W ogóle w Warszawie jest tak pięknie dzisiaj. Muszę wam pokazać piękność Warszawy dzisiaj. Jest słoneczny dzień, mówię wam, jest jak w kinie, jak w filmie, polska komedia. Zawsze właśnie wszystko odbywa się w słonecznej Warszawie. I dzisiaj jest ten dzień. Na 100% gdzieś kręcą teraz jakąś romantyczną komedię tutaj w Warszawie, na 100%. Nie powinnam w samochodzie jeść i nie będę, okej? Okay? Liczy się dyscyplina, okej? Okay? Wszystkie okruszki wracają do samochodu. Muszę zatrąbić. Dalej mnie nie widzi. Nie no, ja nie mogę. Ja muszę aparat gdzieś lepiej postawić. Oh my gosh. Hej! To nagrywasz? Nagrywam vloga z dzisiejszego dnia. To jest fagacior. W ogóle, Monika Kociołek, no jak się dowiedziała, że nagrywam vloga, to poprosiła, żebym nagrała z tobą z treningu, twój trening. Dobrze. No więc dzisiaj zapraszamy. Ale ładną jakość ma taka... No! 22 tysiące! O nie!
więc Agata ma jakiś sklep tutaj z rzeczami do włosów czy coś takiego, no. Więc przed treningiem idziemy szybko kupić jakieś artykuły do włosów. Ja bym was wzięła ze sobą, ale ja się chcę nagrywać w miejscach publicznych. Ale nie, tam jest tak chillowo. O, patrzcie, kiedy się na auto. A, no właśnie miałam wam pokazać. O. I słuchajcie. O, Lexi, odkąd ma to auto, to cały czas mnie proponuje mi, że może mnie gdzieś włożyć. Ja bym mogła każdego teraz włożyć. Patrzcie, tak ja wyglądam. Widzicie to? Mogę sobie zrobić z wami zdjęcie? Siemka, na pewnie. My sobie tu idziemy, patrzymy na nasze odbicia. Ty patrzyłaś się na odbicie? No. Ja patrzę, zaraz my tak idziemy i oczekujemy, że drzwi się otworzą, a tu skrrr. No ale kurde. Niciwo, it's closed. Dzisiaj jest ten... 3 maja. Majówka. Trzeci jest drugi chyba. Nie jest trzeci. Hi guys, it's us i zaraz wchodzę do Agaty. Pamiętajcie, co ja wam mówiłam przed chwilą w mieszkaniu, nie? The moment has come. Co mówiłaś? No. Wyobraźcie sobie tą scenę jeszcze raz. Co mówiłaś? It's about to come, it's about to come. Co mówiłaś? Dobra, wchodzę, odzywam się po treningu. Hi guys, my już po treningu, czekajcie, że... Co to był za podróba jakiejś? Już po treningu. Ale fajnie było i nie było tak, jak wam mówił. Nie było tak, jak wam mówiłam w mieszkaniu. Teraz możesz mi powiedzieć. Nie, zobaczysz w odcinku. Trener Szyszka bardzo miły, fajny. Było mało ludzi, ale było okej, było fajnie. Ja bym chciała, jakbyśmy podjechały do mnie, ja się muszę przebrać, bo ja wyglądam jakiś paker siłowy. Dobra. No i potem będziemy coś jeść i potem maybe quick shopping, nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, więc ja bym ogólnie poszła się gdzieś przejść, ale musimy najpierw. Dobra, okej. Dobra, ja tam się nie wstydzę. Słuchajcie, udajemy, że... Robimy pranki jakieś. Albo nie, że to jest jakiś, wiesz, dla telewizji. Tam to pani się patrzy, tam to pani myśli, że my robimy pranki. W każdym razie Agata zabiera mnie teraz na jakąś kolację. Japońskie jakieś żarcie. Ja się boję, że właśnie tak jak ty idę i ktoś powie, halo, przepraszam, proszę mnie nie nagrywać. Że wiesz, ktoś, że ja po prostu idę z kamerą i że ktoś właśnie tak powie. To dla mamy vlog tylko. No, to jest całkiem dużo. Bo na przykład za granicą, jak oglądam czyjeś vlogi, to ludzie sami podchodzą i się pchają przed kamerę, co nie? No, zawsze tak. No, a tutaj mam wrażenie, że też, że ktoś się zaraz zepnie. To jest restauracja Lewandowskiego. To w tym... Idziemy dobrze w ogóle? Tak, dobrze. O, tutaj jest Lewandowskiego restauracja. Ale słuchajcie, wchodzimy do tej restauracji z tą wielką kamerą. A tam jest chłopak, którego znamy, z takiego... On jest taki warszawka, w sensie taki... Tak. A my wchodzimy jak dwie głupie influencerki. Kamerą. Tak, jak takie typowe debilki. Jeszcze najlepiej spytajmy się o barter, czy możemy zjeść za darmo i w odcinku ich oznaczyć. Nie, no patrzcie, to ja myślałam, że Agata zabieramy do jakiejś fancy restauracji, a tu kamienie na stole. Ja pierniczę, gdzie my jesteśmy. To jest już jedzenie. Co jest? Nie mów, że to są jakieś te różowe kryształy, co ludzie wierzą, że to dobrą energię sprowadza. Tak. Nie, no wychodzimy stąd. Przyszło Agaty żarcie. Ja nawet nie chcę wiedzieć to, co to jest z boku. Tutaj mały, spleśniały torcik. Co to? Tu mamy kwiatki jeszcze. Tutaj mamy łososia, a tutaj jest awokado, takie zmielone, więc taki tatar. A tutaj mamy mamy glona w tempurze. Nie chcesz spróbować glona w tempurze? Nie. Nie, no to jest jakiś torcik. Dobra? Okej. Anyway, this is my sushi. Pieczony waffles, super cute. Nie wiem, czemu ostro się łapie. Agata dalej je tam te swoje. Lexi robi taste test. Chicken teriyaki. To wygląda... It's good, ale potrzebuję ryżu. Ja nie umiem chwytać ryż pałeczkami. Za cholerę. Patrzcie, o. Ja bym dała temu 5,5. Ja bym dała 5,5, że wiesz, takie it's okay, but nothing crazy. Przyszło Agaty jedzenie i to jest normalnie surowa ryba. Tam jest normalnie skóra tej ryby jeszcze. I'm sorry, ale już to mówiłam Agacie przed chwilą. Za każdym razem, jak zaczynamy lubić trochę bardziej, to ona musi... Coś takiego. Ona mówiła przed chwilą, że ona lubi ślimaki też jeść, że smakuje kurczak, tylko trochę bardziej glutowate. Słuchajcie, idziemy teraz na szybkie zakupy. Ogólnie wyglądamy dosyć płytko dzisiaj, nie? Coś takie wiesz, że sobie wychodzę. No. Nie, no byłyśmy na treningu i w ogóle. Ale ogólnie może być sklep zamknięty. Tylko
okazuje się, że sklep był zamknięty, więc szybka zmiana planów. Idziemy po koc do mnie do mieszkania, jesteśmy już pod moim mieszkaniem, więc bierzemy koc z mojego mieszkania i pójdziemy zrobić szybkie zakupy po jakieś snacks i idziemy do Parku Łazienkowskiego na piknik. Super cute, super romantic, ja bym chciała randkę taką kiedyś. Byłaś kiedyś na takiej randce? Właśnie teraz nie. Mamy koc, on jest trochę nieułożony, to jest mój ulubiony koc, on jest taki przez do Praga. A, mamy jeszcze to. My dzisiaj spędzamy czas, dzień jak w filmie polskim. Naprawdę, żebyście nie myśleli, że każdy nasz dzień tak wygląda. Nie wygląda. Bo nie wygląda. Ja się w domu i ale wiesz, co się najśmieszniejsze? Że wszystko jest na spontanie, cały ten dzień tak. To jest jeden wielki spontan. Wpadliśmy na genialny pomysł, żeby nagrać film o naszym życiu, aha. Ale żeby nikt się do nas nie mógł, wiecie, przywalić, czemu jestem w tym filmie, wszystkim osobom zmienimy imię i nazwisko. I na przykład... Na przykład... Biel, to będzie Mateusz Ciarkowski, Malik Montana, Michał... A co? Czemu Montana miałby być w tym filmie? Bo jest moją kolegą. Czemu ty nakręcasz ten ship, Agata? Naprawdę jesteś... Jak możesz tak nakręcać ship? Ja nie wiem. No, my byśmy trenowały karate zamiast MMA. Ja się nazywała Agnieszka, ty byś się nazywała Lucjana. I byśmy pokazywali wam wszystkie skandale, które się dzieją wszystko. W naszym życiu. Dosłownie skandale w showbiznesie, wśród youtuberów. I wiecie, byśmy pozwól nie dostali. No, nikt by nic nie mógł zrobić, bo to przecież zrobiła Agnieszka i Lucjana. Ja nie chcę być Lucjana. To ja. Ja chcę być... Czekaj, Laura? Lucrecja. Lucretia. Ja chcę być Lucretia. Bo do mnie dzwoni, ja pierdolę. Dobra. Jesteśmy, mamy swoje miejsce zaklepane, jesteśmy w słońcu, fajnie, patrzcie jak... Trochę dużo ludzi. Fagugi Gagi sobie siedzi, jest dosyć dużo ludzi, ale jest okej, okay, jest przyjemnie. Będziemy teraz leżeć, plotkować i jeść! Living life. Ja lubię te ciastka, jak są takie, wiesz... Ej, zajebiście by mieć takie życie codziennie. Naprawdę, dzisiaj serio nie wiem co się stało, a ja tak randomowo tego vloga nagrywam, serio. Wstałam rano, za wcześnie i miałam takie zapytanie, że co ja mam teraz robić, co mam robić. A dobra, nagram się vloga. Ja pierdzielę, Kamila, weź chociaż zamasz tą nazwę, bo ta baba robi reklamę jakiegoś soku, który... Lubię ten sok. Wiesz, co by się przydało? Co? Książka. Oh. Ja ogólnie nie czytam książek, ale bym chciała. My sobie teraz poleżymy, opalamy się i potem zobaczymy, gdzie ten dzień nas jeszcze zaprowadzi, bo to jest cudowny dzień, kochani.